Pociąg do podróży w przeszłość czeka na peronie. Dziś odwiedzimy szkołę, której już z nami nie ma. Mówimy tutaj o Liceum Medycznym Pielęgniarstwa. Zanim szkoła została rozwiązana, podlegała przekształceniom. Ostatecznie zakończyła swój żywot w 2003 roku jako trzecie liceum ogólnokształcące. Wtedy już praktycznie nie kształciła pielęgniarek, a absolwenci zdobywali wiedzę ogólną. W 1998 roku, chociaż oficjalnie to nazywało się liceum ogólnokształcącym, pielęgniarki jeszcze były. Reforma w służbie zdrowia niestety zlikwidowała szkoły. A szkoda, bo pielęgniarek ciągle brakuje. My dziś pokażemy wręczenie dyplomów ukończenia szkoły absolwentom z 1998 roku. Niektórzy z nich prosto po ukończeniu szkoły trafili do nas. Zapraszam do oglądania. Spocznij. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my przed nami po maturze albo po skończonej szkole. Dzisiaj, za chwilę, otrzymacie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły. W szkole uczyć trzeba zarówno poszukiwania sensu życia, jak też sztuki przeżycia. Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, przez 4 lata uczyliśmy was, dawaliśmy wam przykład, wzbogacaliśmy was w wiedzę z poszczególnych przedmiotów i staraliśmy się wychować tak, aby dzisiaj można było powiedzieć, że przygotowaliśmy was właśnie do samodzielnego życia. Od dzisiaj o wszystkim będziecie decydować sami. Na pewno też pomogą w niektórych decyzjach wasi rodzice. Ale ja życzę wam, żeby tak jak tu stoicie i wszyscy ci, którzy zaplanowali, że pójdą na studia, mogliście zdać egzamin i zostać przyjętymi na wymarzony kierunek. Ci wszyscy, którzy będą starać się pójść do pracy, tą pracę otrzymali. Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego otrzymuje Magdalena Terebenko. Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego otrzymuje Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego otrzymuje pani Magdalena Teresa Czajka. Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego otrzymuje Tomasz Roszman.
Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego otrzymuje pani Katarzyna. Moi drodzy. Dla nas dniem bardzo ważnym. Skończyliśmy szkołę średnią. Brawo. I dlatego w imieniu wszystkich absolwentów naszej szkoły chcę podziękować wam, kochana dyrekcjo, kochani nauczyciele, za wszystko, co nam przekazaliście przez te 4 lata, przez całą wiedzę. Jednocześnie chciałem podziękować, przeprosić. Chciałem przeprosić za wszystkie nieporozumienia i zgrzyty, jakie były między nami. I chciałem to wytłumaczyć błędami młodego wieku. Trudno jest wyrażać wdzięczność, ale obiecuję, że wszystkie chwile razem spędzone w tej szkole na długo zostaną nam w pamięci. Dziękuję. Dzisiaj nadszedł czas pożegnania. Kończycie szkołę. Opuszczacie mury trzeciego liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Medycznych. Zapamiętajcie tę sentencję. W szkole uczyć trzeba zarówno przeżywania sensu życia, jak też sztuki przeżycia. Myślę, że Rada Pedagogiczna i dyrektor nauczyliśmy was żyć, jak zdobywać wiedzę i jak w przyszłości w dorosłym życiu szukać szczęścia. Dacie sobie radę, jestem przekonana. Postarajcie się, abyście się mogli dostać wszyscy na studia, na upragniony, wymarzony kierunek, żeby indeks był waszym udziałem. A jeśli ktoś zamarzy, może przyjść też do studium medycznego pielęgniarstwa przy naszej szkole. 2,5-roczny cykl kształcenia. Liczę na to, że poradzicie sobie w życiu i będziecie starać się zdobywać i pogłębiać jeszcze wiedzę. Będzie, moi drodzy. Dziś już dojechaliśmy do końca podróży. Zapraszamy w środę.